Co jest o wielkie anielki? Wojsko czy bordel? Si, signor tenente! Bordello! Bordello militare! Bordello? Dobra, a więc witajcie w kolejnych przygodach Company of Heroes 3, kampanii włoskiej. Mamy właśnie wreszcie pierwszą tutaj misję taką fabularną, bo tutaj oczywiście gramy sobie na live'ie, ja to przechodzę sobie, może zawsze wam wyślę linka, gdzie możecie całe przygody zobaczyć, a tutaj mniej więcej wam streszczę, co się działo. Zajmowałem pomniejsze budynki, różne tamte jakieś składy zaopatrzenia, jakiś tam jeden port odbiłem, ale ogólnie teraz właśnie to będzie tak, że na odcinkach będą tylko i wyłącznie misje fabularne, nie potyczki, bo to trwa trochę zbyt długo, nie jest to aż tak ciekawe moim zdaniem, żeby był z tego odcinek. Jeśli chcecie, jest to na live'ie, zapraszam na live'y. Jesteśmy w potęzie. Po tej misji oczywiście, bo teraz już chyba nie mogę tego kliknąć escape, nic nie mogę, muszę rozpocząć bitwę. Widzicie, nawet nie ma tego automatu, bo to jest właśnie fabularka. Więc po tej misji oczywiście wam pokażę tutaj całą mapę i streszczę wam dokładnie, co się działo. A tak to teraz rozpoczynamy bitwę o potęzę. Ośrodek władzy, tak się nazywa. Pozbądź się niemieckich oddziałów z potęzy. Spoko, proste zadanie. Mamy zrzuty zaopatrzenia dla partyzantów. Możemy mieć dodatkową broń. Walczymy ze zmechanizowaną jednostką niemiecką. Sanitariusze tutaj będą dla nich. Piechota pasywnie. Uuu, to jest wredne. To jest wredne. Ale ja raczej ich najczęściej tak tyram, że tak powiem, do tego stanu, że oni muszą się wycofać, więc to im niezbyt nic nie da. Początkowy przywód, no też jest trochę niemiłe, no ale te nagrody, ty, dostanę jakąś jedno... Ten kwadracik, dobra. Zaczynamy. Moja najlepsza tutaj tego, jedzie kompania, ta, którą zaczynałem, kompania artylerii indyjskiej. To oni tu ruszają, najbardziej moje elitarne oddziały. Oni mają szansę zdobyć potęzę. O, zaczyna się. Niemieckie, o oh fuck, pancery, dużo pancerów. I tu, nie byle jakich, to ma dziurę w ogóle w głowie, ludzie uciekają. Rozstrzelać wszystkich. Niemcy się zbroją. Na mało mają wywyższone pozycje. Niemcy uciekają do potęzy. Miny. Nie. Co za gamonien. Dobra, tą w ogóle misję chyba pokazywali na trailerach właśnie. Potęzę, coś mi się kojarzy, że było właśnie taki start. Że zaczynamy tak, a dopiero później. Dobra, jednych weźmiemy na pewno na zwiadowczy, a drugich na pepans. Karabin maszynowy to będzie nas osłaniać. Zobaczymy, czy coś tam na nas czyha. Saperzy, szukajcie tych min. Były, widziałem gdzieś te miny, były gdzieś. Weź to może tak. Ty pójdź na górę, to zajmiesz kogoś my tu. A, tu jeszcze jedna sekcja, co wy się tak schowaliście? Ta, tu jest mina. Nawet zaznaczyli minę. I ten duży moździerz, któremu brakuje centymetr do zasięgu, nie. Dobra, co my w nim mamy? Burzące, dymne, race zwiadowcze, fajnie, i ogień zaporowy. No, Ron nie przeżyje tego, nie ma szans. Heavy mortar here! Miny usunięte. Chowajcie się tędy. Może nasadkowy jakiś by poleciał, co? Leci nasadkowy nasz. Wy zajęliście ten punkcik. Da, ten ich ładnie masakruje, ten młodzież, ale proszę tutaj teraz nawalać. Nie mamy miejsca, żeby się tu chować normalnie. Jeszcze w ogóle jest po lewej? Nie, tylko tamten punkcik. O, nie mają szans. Wsparcie tego moździerza właśnie. Nigdy go jeszcze aż tak bardzo nie używałem, dlatego bardzo chętnie go sprawdzę. Dużo bije, dobre obrażenie. Łaskawie porabiałem. Witaj, Smoczy Legion. Nawalamy potęza, misja fabularna. Musimy się przebić przez most, a później dojechać Niemców. Są dobrze skampieni, dlatego są takie problemy.
O, dostałem w ogóle jakieś wsparcie. Kolejny oddział tych piechoty? Dużo strasznie tego. I Stewart. No i tyle, wyczyszczone, możemy przechodzić dalej. Przebiliśmy się do potędzy. O, bardzo dobry pomysł. No, jak się oni ustawili tutaj ładnie. I co? I've got one word for you. Potenza. If we can capture the city, we'll have a solid base to push north toward Rome. The Luftwaffe have set up defensive positions at these three locations. You're gonna take control of those points. They've brought in substantial forces to protect the city, including snipers. Uh-huh. So stay alert and take it slow. Rushing in is just gonna get you killed. Okay, that's all, man. Over to you, Conti. Teraz wy, Conti. Conti, gdzie jesteś? No, czyli na spokojnie trzeba. Są bardzo umocnieni Niemcy, a to bardzo dobrze. Pozbądź się niemieckich oddziałów. Dobra, budujemy naszą infrastrukturę. Już tu ucieka w ogóle. Ty, partyzanci, ludzie? Partyzant? Nie, Amerykanie? Nie, czemu oni mają? To są ludzie, żule. I czemu mają taki znak tych saperów szturmowych amerykańskich z Kocha 2? A wy? Też tak. Dobra, 3 punkty musimy krytyczne tutaj zdobyć. Chłopaki budują. Zróbcie szpital. W którą stronę ruszymy? Chyba najpierw w lewo, bo jest więcej paliwa. Amunicja też by się przydała, ale na spokojnie. Są niemiaszki. No, ten nasz brytyjski moździerz tego jest bardzo, bardzo potężny. Walnęli na tutaj z Panzerfausta, ale to nas kompletnie nie obchodzi. To nas nic o nic nie boli, nie? Jesteśmy zbyt potężni. A zajmiemy tutaj, patrzcie, dowódca czołgu. To jest świetna rzecz. Gurkha rifles have been brought up. Rozwijamy sobie górkę. I teraz patrzcie, dajemy to. Dowódca czołgu będzie zwiększał szybkostrzelność wszystkich wokół, nie? Strasznie mocne. A wy tutaj tak, możesz zostawicie se ten. I szturmujecie. Może poza wami się, wycofajcie i uleczcie. Górka, da od razu LKM-y. O, no proszę. My mamy boysy, mamy wszystko. O, mają własny moździerz, to ja ich potraktuję tutaj. I patrzcie, faktycznie Górka mają oddział 7-osobowy. Ktoś widział takie cheaty? O właśnie, would you kindly fuck off? Załatwcie ich. No match for us, właśnie, nic wam nie zrobią. Saperzy uleczeni. Ruszacie. Co to jest? Wóz techniczny tutaj się schował. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. No właśnie. Tak. O, dostał w bok, ale nie ma tego, jak to się zwie. HP. Bardzo dziwne. Dobra, Górkasi, zbierzcie mi tu wszystko. Enemy squad fucked. Ruszacie do góry teraz. O! Co jest? Niemcy się wysadzili. Niemcy. Niemcy mają problemy. Dobra. Mamy nasz czołg. Czemu Górkasi tyle tutaj dostali obrażeń? Tu załatwione, załatwione. Niemcy tam też widzę, krzyczą, gdzie jest nasze wsparcie. Ty, kolejne jedno.
watching is what we do. Skąd te gnoje przychodzą? Dziwne trochę. Kolejny Panzerfaust leci, ale nie udało się. Stewart, rusz tam dupkę. W teorii jeszcze ten nasz młodzież tutaj mógłby ich ostrzelać. Walnął mu jeszcze ten Panzerfaust, ten gnój. Dobra, wreszcie chyba. A, no tak, nasz młodzież wali do nas, proszę wstrzymać ogień. Te przekleństwa są piękne. To jest cudowne. I chciałbym właśnie zrobić jakieś cięższe czołgi, ale pewnie nawet nie będę mógł nic fajnego zrobić. Bo to same gówno. O, artyleria, ty! Do tyłu. Ty co jest? Spieprzajcie z tego domu. Dadzą radę czy nie? Ucieczka? Chyba się udało. Artyleria jest na samym szczycie, czyli zanim ją zniszczymy, to nie będzie takie proste. I nie było żadnego oznaczenia, nie? Że leci ten ostrzał. Mogę wam dać, bo widzicie pewnie tylko część moich jednostek. Zaraz wam to zmienię, właśnie. Dla was mogę się poświęcić, macie, o. W lewym dolnym teraz widzicie wszystkie moje jednostki, które mam, ile mają życia i tak dalej. Jutro resztę gier jest spoko, spoko, na razie na Riko. No, bo właśnie tak sobie zdałem sprawę, że chyba mogę kamerą to zasłaniać trochę. Co się dzieje? Domek się rozpada. Heavy Mortar, prosimy walić w... tutaj. Trochę dostają. Czołg nie wiedzie pewnie po schodach, nie? A nie, wiedzie. Ciekawe. Górkasi. Nie płaczcie. Granat. No, przeskoczył przez tego i go wysadziło. Co za kretyn. Hey Conti, I hear you're facing off against the Germans in Potenza. Any chance you could take out a few snipers for us? Sniper. Little busy right now, but I'll see what we can do. Snajperzy z Potenzy, co? Co to w ogóle jest? A, tutaj pewnie jakiś snajper jest, niech zgadnę. Wyeliminuj nieprzyjacielskich snajperów. Kolejne zadanie poboczne od naszych przyjaciół. Cudownych. Tamci w ogóle się kręcą. Nasadkowy? No i Felsim Jäger. Chyba już tak. Chyba już nie są zbyt groźni. Dobra, Heavy Mortar, prosimy cię. To jest ten domek, nie? To. Ładnie załatwieni. Co ty chcesz walić za przeproszeniem? Walić Niemców po kaskach. Chcę to zrobić. O, jest właśnie, snajper, tak kto by się spodziewał. Zobaczymy czy wyjdzie z domu. Wyszedł chyba czy nie. Nie, dzisiaj Anonymous nie będzie endleski. Dzisiaj jest czysty stream kocha. Tylko i wyłącznie kocha. Czy jak myślicie, gdybyście byli takim snajperem, czy byście się schowali, czy nie? Tutaj widzę, że jest. No, czyli te zaznaczone domki to będą pewnie snajper. Nie, jest trzech, a domki są cztery zaznaczone. To nie wiem, to może po prostu gdzieś tam coś widzimy. Ale i tak bym przede wszystkim zdjął tą artylerię. Dobra, tak. Ty do tyłu. Do tyłu i do tyłu. No, to ty w takim razie też do tyłu. Tutaj znowu sprzęt jakiś leży. A my znowu rozwalamy snajpera. O, co to? A, coś zagubieni, Felsim Jäger. O kurde.
Ła, ale dobra, to mnie nie boli. Jak ten snajper? Barraż complete. Dokładnie. Czy mamy... Denerwują. Chciałbym tego zrobić. 12, ale limit populacji. Artyleryjskie działo Bishop, nie? Dobra, poza wami, chcę wszystkich tutaj znowu. No, wy też się nie cofniecie. Stuart, Rig, eager for the op. Dobra, ty podjedziesz do przodu. Nasz moździerz tutaj, on jest przede wszystkim gwiazdą tego programu. No, bo oni tu myślą, że mogą mi no rurką walnąć, takie ha ha ha, hej bam, o, ja mówię, a, ale mnie to boli, Niemcy, ale żeście mi zrobili źle, ale ja się boję, ojej, po Boże. No, 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 my tak się bawimy w taką grę, nie? Śmieszne żarty. Chcę wyczaić, kto ma flarę? Przyznać się, który z was, chłopaki, ma Flarsona? Nikt nie ma, ale mój moździerz ma flarę, więc dlatego prosimy wystrzelić tutaj piękną flarę brytyjską. Wszystko mamy, mógłbym, no, no, nie mam już na nic limitu, nie chcę tracić tych jednostek. Jest, jest ten, kto go szukałem, czyli tak zwany KM. Co to jest? Efekt obszaru, na dużej odległości wzrasta rozrzut. Na dużym obszarze. Ciekawe. Jak myślicie, co będzie lepsze? Bo nie mam fosforu oczywiście, nie mam tylko dymiaki. Co będzie lepsze? Zwyczajne burzące, czy może ten rozpryskowe tutaj eksplodujące na ten domek? Jak myślicie? No to dobra, walniemy sobie tym. Eksplodujące pociski, zobaczymy, przetestujemy je, tak? Mam je wybrane, prosimy. O! Short fuse, a tutaj znowu mi artyleria nawala, ta. To jeszcze sobie poprosimy, o właśnie, dymiaka w te miejsce i możemy ruszać do przodu. A jak ten? O, wali ich ładnie. Ruszamy naprzód. Za dużo mamy już tych... Some of the locals have agreed to fight with us. We can recruit them at the partisan hub. Zaraz będziemy mieć kolejny ostrzał do tego domku. Uj, go zmasakrowali. I znowu ostrzał z moździerza, poprosimy ładnie. Powiem tak, misje fabularne, czyli to co teraz robimy, może nie są najtrudniejsze, ale przynajmniej takie trochę inne niż zwykle, nie? I coś tam mówili o partyzantach, nie? Ale nie wiem, jakich tutaj mogłem zwerbować. Tego ciągle nie mogę. A, ich już w ogóle nie ma w tym domku. Chyba zginęli wszyscy. A, tutaj jest ten partyzancka baza, no ale dajcie spokój, no przecież kiedy ja mam nadbrytyjskie jednostki, o, może chyba, że snajpera, ale to chyba, nie, to jest głupota jakaś, nie. Widzę, dużo leży tych złomu takiego, ale to, nie, no dajcie spokój. Nie przesadzajmy. I zauważcie, że wróg nie wykonuje kontrataków, nie? Nie ma nic. Moja baza jest praktycznie od prawej, totalnie odsłonięta i nie ma żadnego z tym problemu. I ty, mój przyjacielu, rozwalisz mi tego gościa. O, o, bardzo dobry pan wybrał tego. Świetne wręcz. Ale nasze jednostki giną też, nie? To nie jest tak, że my jesteśmy niezniszczani, pomimo takiego bloba. Moim zdaniem to ma coś związanego z tym. Z poziomem trudności jest. O, tu jest w ogóle jakiś wóz techniczny niemiecki. Keep pushing. Dobra, ty się rozłożysz tak. O, i teraz tutaj mogę się uzupełniać. Fajnie, bardzo mi miło. Bardzo miłe. Bardzo mili partyzanci, strasznie przyjemne. Kolejny problem.
Dawaj, górkasi, zarzucajcie jej granatami. Sru. 7 granatów. Aha, ten mój tutaj sobie siedzi ciągle, nie? Oj, mam jakiś wóz. Jak my go tu nawalamy. On nie ma życia, chłopak. Strasznie przykro. Załatwiliśmy wszystkich, dobrze. Oj, ten wóz, ty, ale on nie ma HP. O, a co to jest? U, z flakiem. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Zaraz flakiem, to musimy trochę inaczej. Bardzo przyjemnie na razie idzie misja, bardzo dobrze. Ciągle nawalają do tego. Artyleria gdzieś tutaj leci, nie? A bo tak brzmi. Rozłóż się, stary, rozłóż. Walnęli mi tu z boku. Dobra, uszkodzili silnik. No to kij, wycofujemy się. Tak, przyjacielu. Mój drogi od zwiadu. Wystrzel, ja cię tu proszę, flarę. Ten w ogóle ciągle żyje. O, i czy ja mogę rzucić granatę Pepans przez ścianę, jak myślicie? Rozwaliliście to? Nie. No to teraz fałką. Będziemy nad tymi, ogień takie rozpryskowe tutaj nawalać. Ten został rozwalony, to idź. O, i po artylerii. Artyleria rozwalona. Tych snajperów jeszcze trzeba będzie gdzieś tu znaleźć, ale to już mówię, to już tak... Jak się nadarzy. Elsim Jäger. No nie, oni raczej w ogóle śmiesznie wyglądają, nie? Te ich ciuchy. Tak jakoś niezbyt profesjonalnie. Steward, jedź tutaj. Tutaj ciężkie podejście wbrew pozorom. Proszę tak, jedna sekcja nam zadymi właśnie z tej strony. A wy wchodzicie do góry, właśnie, leci dymiak. Ja, ten go w boczny pancerz wali. Niektórzy zamiast cały domy, cały kościół się rozwali. Cała wieża kościelna wybuchła. No to ładnie. I po schodach, wiedziałem, że pojazdy mogą wjeżdżać po schodach. Byłem tego pewien. A w jakiejś misji mnie właśnie oszukali, że nie można było. No, mamy jeszcze amunicję. Jest, oczyszczono kościół. No, walnęli mnie. No fucking surrender. Tylko granata mi tu nie rzucili, bo będzie przypał. O jest. Wszyscy nie żyją. Dobra, patrzcie, bo tu są Felsim Jäger. I co się stanie? O! No cóż, żegnajcie. No to raczej z drodze, z takiego czegoś nikt nie wyjdzie cało. Ale wy się wycofajcie. I teraz skoro rozumiem, że udało mi się właśnie tutaj, że tak powiem, odbić już wzniesiony teren, to wydaje mi się... Coś tu przyjechało i to jest czołg z miataczem ognia i transporter. Co to jest? Oznacz... słabszy pancerz albo strzał kierowany. Fajne ma te umiejki.
Walnij go. Trafienie w tył. Brumbar nawet przyjechał. Boże, tutaj cała armia niemiecka przyjechała. Specjalnie mi na spotkanie. I nic mi nie mogą zrobić. Rozwal. Brumbar? O, Brumbar może... Chociaż w sumie taki lekki ten pancerz faktycznie może. Maksymalnie doświadczony już jest. Dawaj fałką mu. Paf. O, dostał w tyłę, ogłuszona załoga. Odbił się od tylnego pancerza. Rundy visual. Au. Dobra, zastaw go. Widzicie, że to bez sensu. Mogłem w sumie nawet zająć tą haubicę, nie? Ona miała całkiem dobry zasięg. Tak, jak najbardziej. Nie muszę jej bardziej uzupełniać ani nic. Wal tutaj. Tu się pozbyliśmy całej wieży, się wszystko rozpadło. No, bo tu jeszcze niemiaszki są i drugi pocisk. Wszystko się rozlatuje. Ci Felsimjegerzy. Walnij mu proszę tym. Walnij mu tym fajnym. O właśnie, został, cokolwiek to znaczy, prawda? Czy co oni tak nawalają? Naprawdę, Felsimjäger strasznie mocne jednostki. Nie wiem jak działają na multi, ale tutaj mordują wszystko jak leci. Strasznie dobrzy są. Strasznie mocne. I widzę, że mają tam już zakopaną tą, nie? Gdzie oni tu mi wleźli? Co on chciał? Do wozu technicznego? Musimy jej nakopać do dupy. Widzi nas? Widzi i to nawet dużo bije, ty. To miało być jakieś takie bekowe, a to... O. Ciekawe, czy wróg spanuje Felsimjäger, jak myślicie? Bo naprawdę tyle, ile ja już tu wyrżnąłem, to nie wiem, to moim zdaniem coś tutaj... No, tu ładnie ich tutaj dojechaliśmy. Dwa granaty. Prawie. Prawie się udało. Dobra, wchodzimy tam. Stay focus! Wroga pantera została zabita przez Stewarta. Ostateczne upokorzenie. Zajmij plac. Oślepią. O, zbliżają się spod okroniarza, ale wrodzy chyba, nie? Felsimjägerzy. Ta, lecą. Chłopaki. Ale bardziej na prawą flankę. Czyli jeszcze więcej będę musiał się tutaj meczyć z tymi gnojami. Wszystko się rozpada. Widzę, że tutaj bez tych flar to praktycznie nie ma co się ruszać. Te flary to jest jedno co naj... O, tutaj dymek, czyli na pewno tu gdzieś spadli. O, bomby? Czy co? Ostrzał jakiś. Znowu Luftwaffe atakuje. No i co? Biegniecie w sam środek i... Jaki jest wasz plan? Felsimjäger?
wbiec w sam środek wroga i zginąć. Bardzo mądrze. Snajperów nie szukasz, szukam zaraz tego, tylko tak po prostu chciałem zobaczyć, co oni tam mogą mieć. Zaraz właśnie tutaj wycofuję tych wszystkich na dół, nie, i tam sobie pobawimy się w coś. Kotka i Famelinium. No nie wiem, jak właśnie takie coś jest moim zdaniem irytujące, bo to nie jest ten przeciwnik, jak widzicie, on nie jest trudny. Tutaj jest w ogóle MG, czyli snajperzy są pewnie gdzieś tam na dole. O, to w ogóle nie jest trudne, oni nawet nie zajęli, oni nie mogą ich odbić, nie? Ale wróg spamuje bardzo, bardzo dobrymi oddziałami Felsimieger, którzy myślę, że właśnie jeszcze przez ten poziom trudności są jeszcze bardziej zbuffowani, nie? I po prostu to jest jedyna trudność. Tu był ten? Nie, gdzie mogą być ci snajperzy? Okej, no zaraz będziemy ich szukać. Tutaj pewnie trzeba byłoby wejść, nie? On skoczył. Larson i... Ta, tu jest snajper. To przynajmniej tyle wiemy. Tu jest w sumie nic tak naprawdę. Jakiś punkt terytorialny, ameliniowy, nie? No to w sumie Steward, dawaj tutaj. Rozwalisz tego snajpera. Przejedziemy przez sam środek wrogich tych bazy. O. Fire, fire, tego. I ostatni snajper. Dobra, Joder faktycznie okazało się, że jest Panzer 4 jeszcze. Tutaj robimy uniki, uniki, stary. Bardzo ładnie jedziesz, GTA, i przyjeżdżasz z tego, super, brawo, doskonale. Dobra, dojechał. Idziemy na nich, tutaj ten KM właśnie, tu niby mógłby nam zagrozić, dlatego zadymimy go. Panzer Shrek, Panzer Faust. Who gives a fuck? Dobre, dobre teksty. Ty, no ale żeby wam nie zniszczyli tego Stewarta, bo smutno mi będzie. Tyle lat. Ile my przeżyliśmy razem. Tyle? Tu jeszcze ktoś jest. I ten snajper chyba atakuje Stewarta, a nie naprawiający go tego, niech zgadnę. No, tutaj teraz się zgadza. A jaki ty masz zasięg w sumie? Dotąd, nie? Tutaj jest budynek. I Stewart nie może... Znaczy tak. Stewart musi rozwalić budynek, bo nie może trafić snajpera, a jest centymetr od okna. I można na punkt lecznicy właśnie tutaj zrobić to. Stewart, 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 Stewart! I ostatni snajper jest tutaj, nie? No dobra. Całkiem spora ilość amunicji, ale mam i tak już tego za dużo, to nie jest do niczego potrzebne. I wiem oczywiście, że tu jest ten czołg zakopany, nawet widać. Widać po nim tego worki, nie? Teraz nasadkowymi nawalimy snajpera. Zobaczymy, co się stanie. I tutaj punkt odwrotu działa? Działa. Thank you, bravissimo. O, Macarena. Brawo, brawo. A ty jedziesz na plecy gościa. Miałeś tego walić. No trochę tam niemiaszków jeszcze zostało, ale ten Sherman myślę po schodach. Sherman wjeżdża po schodach.
Da, wy macie te boysy, ale... Oj, tu... Jakieś dziwne dźwięki zaczął wydawać. Tutaj wszystko się rozpadło. Da. A to ty wydajesz takie dźwięki jak te ten... Takie... Staj, stój, stój. Dobra, wy zatrzymać ostrzał. Górka, zajmujecie to wszystko, jamen. No, długa to była misja, zdecydowanie długa misja, ale wydaje mi się, że taka... Nic trudnego, nic... Nudnego to może też bym nie powiedział. Fajnie było wejście pod tą górę, nie? To na pewno muszę przyznać. Polowanie na snajperów było bez sensu moim zdaniem, ale spoko. Ale jest. W końcu szedł. No jeszcze, no bo odblokowali mi więcej tego, nie? Limitu populacji. Potenza jest pod naszą kontrolą. No Brazylię w sumie też mi przypomina z Modern Warfare 2. Była taka misja, nie? W faweli. Dobra, nasi wchodzą. Tylko jak on jedzie, zaraz walnie w tego, w mur. O, rozjechał naszych ludzi, nasz... I to ty, Black Prince. Dobra, jest. Artyleria moja najlepsza, ta kompania tutaj rozwaliła niemieckie wszystko. I zobaczmy teraz właśnie tego, streszczę wam mniej więcej, co się działo na mapie kampanii, nie? Bo jeśli chcecie to zobaczyć, jak najbardziej zapraszamy na live'y na żywo albo do powtórek, bo te live'y oczywiście zostawiam, ale tutaj w odcinkach tylko i wyłącznie właśnie takie fabularne misje będę wam pokazywać, bo no, w międzyczasie jest sporo właśnie, nie wiem, rozmawiania z czatem albo jakieś tam właśnie myślenie nad tymi decyzjami, to moim zdaniem nie ma sensu tego pokazywać na odcinku, nawet jak są jakieś pojedynki, to raczej to są takie, wiecie, potyczki zwyczajne, tam nie wiem, starcie armii, to się naprawdę w 7 minut kończy, to nie ma sensu, tam nie ma nic takiego, co by warto było raczej wstawiać w odcinku. No i tutaj jest podsumowanie. Misja zakończona, mamy tutaj te bajery, nagrody. Mogę teraz przyznać, z tego co rozumiem, brytyjską kompanię pancerną, bardzo chętnie bym to zrobił. 3 punkty doświadczenia, tutaj ten jakby zaufanie, czy jakby to nazwać, lojalność Bucketa i Nortona zyskujemy dzięki temu, że wykonujemy tę misję. I co się dzieje teraz? Potenza zmasakrowana, misja zrobiona. Niemcy gdzieś tam uciekają. Wyjechali, to nawet daleko uciekli. Uj, bardzo daleko, wow. Strasznie daleko. Potenza... Focus on Naples has stretched our forces thinner than I would have liked, but we have Potenza now. Mamy. I co? Powiększ przyczółek i znowu jakoś misje główne nam dadzą. No to zobaczmy właśnie, co oni teraz powiedzą. Commander, the Krauts have built up a solid defensive line along the Volturno River. We'll need to break through it at multiple points. Przełam linię Volturno. Linia Volturno. O! Gdy teraz już kontrolujesz drugi punkt zasobowy we wszystkich lokacjach odblokowane za... co? Za ulepszenia do nabycia. Kontynuuje zajmowanie portów morskich właśnie, by zwiększyć swój limit populacji i zajmuje lokacje zaznaczone ikonami zasobu, aby zwiększyć swoje limity zaopatrzenia oraz zasięg ruchu. Rozumiem. Czyli tutaj. Tu i tutaj. 4 musimy zrobić wyrwy w linii Volturno, żeby poruszyć się dalej. No i teraz mogę na szybko wam skrócić, co się mniej więcej stało. No jak widzicie, tutaj dużo tego jest odblokowane. Polecieliśmy sobie mocno na dole, zajęliśmy kilka tych stanowisk. Nie wiem, czy ja muszę je czyścić tak naprawdę, czy one same znikną. Nie jestem pewien. Jak to było, linia Gustawa? Tak, linia Gustawa to jest, z tego co rozumiem, finał tej kampanii. Po jej ten jest koniec, jeśli się pokona linię Gustawa, przebije. No, tutaj mamy oczywiście 4 te kompanie, tak jak wszystko było. Tutaj mamy na 2 gwiazdki, ciekawe co to znaczy. No i tak to wygląda. Tutaj jesteśmy do Castillo tego, możemy zająć już zaraz lotnisko. Jakieś tam zadanie poboczne, że chcą zrzut zaopatrzenia, moi ci żule tutaj, o, w tym miejscu chcą partyzanci zrzut. Może się uda, zajmiemy Torello i faktycznie właśnie spotyczka, a nie misja. Tu są misje, czyli każda taka jakby lokacja z misją właśnie będzie wam pokazana na odcinku. Natomiast to, co tu się dzieje, to właśnie raczej na live sobie czyścimy. Misja, o, jest tu misja. Jakieś coś tam, misja, o, więc jak widzicie, trochę tego jest. Na dole udało się mi też zdobyć tutaj Avelino jakieś.
ten lotnisko w Poli Gównano i Neapolo, proszę. Port Neapolo został zdobyty, przetransportowałem tutaj statek i jest walka dziwna tych właśnie okrętów tutaj, nie? Moje przejąłem działa wybrzeżne niemieckie i one nawalają do niemieckich niszczycieli, które chcą mi uszkodzić ten pancernik. I moi tutaj właśnie komandosi gnają ile sił, żeby też wspomóc tutaj jakieś, nie wiem, no nawet widzicie, jakieś zdesantowane transporty. Trzeba przemieścić kompanię, żeby ich tam uratować. No wiadomo, mają problemy psychiczne, trzeba im pomóc. To zrobią pewnie moi spadochroniarze. No, więc tak mniej więcej to się rysowało. Mówię, ktoś chce zobaczyć, zapraszamy na live'y, a na odcinkach będą tylko i wyłącznie misje główne. To by było na tyle, dziękuję, to była Potenza. No, misje takie, no ujdzie, no, no nic nadzwyczajnego, spoko. Nie było to jakieś mój dynamiczne, wróg nie atakował, więc raczej dali mi wolną rękę, ale myślę, że to jeszcze taki początek gry, nie? Że może, że później będzie bardziej właśnie tak hardkorowo, że wróg kontrataki wykonuje i coś takiego trzeba bardziej się bronić niż tego, niż tylko o ataku myśleć. No dobra, no ale to tyle. Dziękujemy za uwagę. Do następnego.